Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. W poprzednim odcinku czyściliśmy obozy z najemników orków i w tej chwili znajdujemy się w tym prawdopodobnie głównym w sumie obozie, w którym właśnie był ten Jayco, jak go tak w sumie nazywam, lepiej to brzmi, i miał swojego ochroniarza, orka. Po tym, jak go zabiliśmy, dostaliśmy wpisy, że możemy wrócić do Bruno, także od razu można oczywiście sobie to zrobić. Jest jakaś tam opcja, że kilku pojedynczych najemników może gdzieś jeszcze być, ale chyba chodziło o to, żeby te główne miejsca takie wyczyścić, typu właśnie ten obóz i drugi tam jeszcze obóz, który był zaraz za miastem. Także to mamy zrobione i dostaliśmy wpis, że możemy już poinformować Bruno, także jak jakiś tam osobnik tam się pojedynczy trafi czy coś, chociaż może niekoniecznie, może w sumie faktycznie wszystkich wybiliśmy, ale jak jeszcze się tam na jakiś tam trafi, no to wiadomo, to jest nic, bo wtedy go sobie tam zlikwidujemy, ale zadanie po prostu jest już jakby zrobione. Die Ork-Söldner sind keine Gefahr mehr für Tamura. Ist das wahr? Ja. Na schön. Hoffentlich werden wir es nicht eines Tages zu bereuen haben. Angst? Ja, verdammt nochmal. Wenn die Orks davon Wind bekommen, machen sie uns fertig. Spokojnie, nie zabiją was i dostaliśmy chyba 650 expa. Jeszcze zanim wybierzemy się do tej kopalni, bo musimy wszystkie trzy kopalnie sprawdzić, pójdziemy sobie do myśliwych. Ogólnie to tak, od Bruno mieliśmy te zadanie z najemnikami, teraz mamy z tymi kopalniami i trzeba będzie oczywiście wznowić pracę w tych kopalniach. Także mamy trzy. W kopalni rudy byliśmy i miałem to zrobić w taki sposób, że powydobywam sobie te złoża i tak dalej. Ale jeszcze tego nie zrobiłem, więc jak będziemy mieli trzy wszystkie czyste kopalnie, to ja sobie poza odcinkiem te wszystkie tam złoża wyczyszczę, żeby czasu na odcinku nie marnować, bo to trochę w sumie zejdzie. I tak to będzie wyglądało. No i jest w sumie problem. Nie wiem, czy tak to można nazwać. Zaczekajcie, tylko się przeteleportuję, bo w sumie to będzie... Z miasta będzie w sumie szybciej. Pójść sobie tam od razu, niż zamku, chociaż... Dobra. Jest taki... Można delikatnie to nazwać problem. Chociaż niekoniecznie. Odcinek nagrywam jeszcze raz, od początku. Miałem gotowy praktycznie, to znaczy miałem nagranie, nie miałem go tam wyrenderowanego i tak dalej, nie miałem go wrzuconego na YouTube, tylko miałem gotowe nagranie i ono jakby czekało na to, żeby tam włożyć je do programu i wyrenderować. No i ja te nagranie usunąłem przez przypadek wczoraj, bo ten odcinek miał być na sobotę rano. No i lipa. Usunąłem je. A bo mówię, wyczyszczę sobie te stare po prostu nagrania i tak dalej. I usunąłem, opróżniłem kosz. I po chwili się właśnie ogarnąłem, że kurde, przecież miałem gotowe nagranie. Cały odcinek był. No i to jest taki problem, chociaż... Nie mam jakby takiej za dużej straty, no bo zawsze sobie zostawiam, chociaż czasami mi się przez przypadek nadpisze save z początku odcinka, zawsze sobie zostawiam właśnie taki save, który jest dosłownie z początku odcinka, żeby właśnie na takie akcje, mieć ten save, żeby sobie w razie czego właśnie od początku zacząć nagrywać od nowa, jakby się coś tam stało, na przykład, czyli tak jak teraz, nie? Albo czy by tam głosu nie było, czy cokolwiek. Więc no po prostu, no jednak straciłem odcinek niby, ale nie do końca, no bo od nowa mogę sobie to nagrać bez problemu w sumie. Ale szkoda, bo po prostu chciałem, żeby był na sobotę rano i no nie było. I dopiero później będzie troszeczkę tak po południu, myślę, troszeczkę. Ale to trudno, trudno się mówi. I wybaczcie, może mi się trochę... Często to w sumie ostatnio powtarzam, ale to tak w sumie to wszystko od razu tak na momencie odpalam na żywca i może mi się przez to język plątać na początku. I
później się dopiero rozkręca, bo rano jest w sumie jeszcze. I... jeszcze troszeczkę się nie do końca ogarnąłem, także przyszliśmy tutaj, żeby się wyuczyć wycinania serc i wyrywania rogów cięstwora. Szczególnie chodzi o wycinanie serc. Mamy 10 punktów nauki, także wyuczymy się tego. No bo będziemy szli do kopalni, a w kopalniach są golemy. A z golemów możemy właśnie wycinać serduszka, bo są istoty magiczne. Także chcę po prostu mieć tą umiejętność i te serduszka mieć. Nie wiem, czy będą one potrzebne, czy nie kiedyś, ale po prostu jak najwięcej chcę po prostu trofeów wyciągnąć z każdych potworów, czyli po prostu chcę się uczyć każdej umiejętności myśliwskiej, która będzie no tam nam to dawała. Jeszcze nam to skradanie niby zostanie i garbowanie, ale to tam myślę, że później. I najważniejsze jest teraz, myślę, te wycinanie serc. Wyrwanie rogów cięstworu, no w sumie cięstwory można już niebawem zacząć zabijać, także też się przyda. Ein Herz entfernst du dem Tier mit einem gekonnten Schnitt in die Brust. Lohnt sich aber häufig nur bei besonderen Tieren oder magischen Wesen. Zeig! Das Schattenläuferhorn ist sehr hart und lässt sich gut zur Herstellung von Statuen oder Werkzeugen verwenden. Elegancko, mamy to wyuczone i w sumie no... ten odcinek, który miałem gotowy, można powiedzieć, to nagranie, to znaczy polega tylko w sumie na tym, że byliśmy w kopalniach. Także zrobię oczywiście to, co robiliśmy, to znaczy to, co robiłem, więc nie będę tutaj też udawał, że o, coś tam, nie będę się dziwił na przykład, bo już na przykład wiem, gdzie jest... mniej więcej już te wejście i tak dalej, chociaż te drogowskazy i na mapie w sumie też to jest przecież oznaczone, bo mamy tutaj właśnie mapę też w ekwipunku tych tamorskich kopalni. Także pierwsza jest tutaj dość niedaleko, chociaż w sumie można sobie te potwory też wybić od razu po drodze. Nie będę, mówię, tutaj się dziwił, jakbym zobaczył coś pierwszy raz, no bo robiłem to po prostu, więc jak zobaczę jakiegoś tam przeciwnika, czy jak coś znajdę, to nie będę tutaj odgrywał tego w taki sposób, że nie widziałem tego czy coś, nie? Chociaż szkoda, bo pierwszy raz jest taki w sumie najlepszy. I na przykład była jakaś tam sytuacja, gdzie biegnę sobie i właśnie taki golem mnie zaskoczył, a nie wiedziałem o tym właśnie, że w tej kopalni będzie golem, nie? Także szkoda. Kurde, nie zdążyłem za bardzo. No, cholera, nie zdążyłem. Dobra, ginę. Ginę prawdopodobnie, chociaż dobra, może mi się uda uciec. Bo tym jadem mnie zabije. Okej, odpuścił mi. Miałem po prostu takie śmieszne plecy od golema zrobione i uderzył mnie i wyleciałem daleko mocno. Także szkoda po prostu tego, że kilka takich fajnych akcji jakby było. No ale co, trudno się mówi. Już nie będę tak tego ciągle wypominał. Zdążę? Dobra, zdążyłem. Ciągle wypominał, no bo po co? Także tutaj zaczekajcie. No tak. Niby się tu wchodziło, niby nie. Znaczy niby się wchodziło, no wchodziliśmy, tylko to jest po prostu niżej. Dobra. I tu mamy te wejście. Ale... trzeba najlepiej właśnie kuszą się troszeczkę wspomóc tyle, ile możemy. Ponieważ no właśnie, mamy te... dobra, no wilka też w sumie możemy, bo podbiega. Mamy te jadowite krwiopijce i no... troszkę HP nam zabierają tym... jadem pod koniec. Można tak to w sumie nazwać. Dobra, możemy sobie tutaj od razu z kuszą polecieć kawałeczek dalej, żeby tu... w tym wejściu mieć czysto dość. Elegancko, chyba mnie nie trafił. I wchodzimy. Zaraz tam sobie dalej też jeszcze to wyczyścimy. Wchodzimy. No i tutaj mamy kopalnię soli. Mamy takie pełzacze. Solne pełzacze. No w sumie takie po prostu kolorystycznie srebrne takie, co nie? Także myślałem ogólnie, że te kopalnie są jakieś takie mniejsze, o wiele mniejsze. A tu jednak troszeczkę mają tej swojej powierzchni.
No i tak jak właśnie mówiłem, mamy te złoża. W tej każdej kopalni jest dużo tych złóż i ja po prostu sobie właśnie wszystkie te złoża posprawdzam i powydobywam te sól, srebro, rudę i tak dalej poza odcinkiem, jak już będę miał wszystkie te trzy kopalnie wyczyszczone. Także tutaj właśnie jeszcze mamy tych wojowników i co też mnie zaciekawiło. Czekajcie, no tu właśnie. Nie biją jakoś niby mocno, ale jak kilku wleci, to wiadomo. I to mnie właśnie zaciekawiło, co tam widzimy na morzu. Statek, i to nie jest nasz statek, tak na to by wychodziło. My dopłynęliśmy od lewej strony, od wioski rybackiej. Także prosta sprawa, że gdzieś tam po lewej stronie nasz statek jest, niż przecież po prawej, nie? Czyli tutaj, gdzie patrzymy. Ciekawe, czy to jest jakiś orkowy, czy nie. Będzie trzeba to sprawdzić w sumie, bo ławno jakoś sobie dopłyniemy może, nie? I sprawdzimy. A druga sprawa to jest taka, że ten maszt, dobrze mówię? My mamy rozwinięty, a tutaj jest zwinięty. Także tak myślę, że może to jest po prostu orkowy statek, który sobie tam stoi. Także trzeba to będzie sprawdzić. Nie mamy za bardzo mikstur już. Przedtem sobie kupowałem. Więc no niestety, ale możemy sobie, o, jakąś tam zupkę na 120 HP wypić, zjeść. I mamy prawie tak jak miksturkę. Dobra, tutaj no pełzacze, głównie pełzacze, ale właśnie też jest golem jeden. I w sumie dziwna była taka sytuacja, nie wiem czy mi się właśnie ona też powtórzy. Ja jak sobie tutaj wyczyściłem tą jaskinię z tych pełzaczy, pojawił się drugi, kolejny golem, także śmiesznie to trochę wyglądało, jak nagle sobie wracam i kolejny golem, taki złożony, w sensie nie gotowy do boju, tylko złożony, leżał dosłownie i czekał na mnie, nie? Także ciekawe, czy mi się to powtórzy. I to jest właśnie to, że kurde, czasami mogą być takie sytuacje, gdzie raz się przydarzą i jest! Gdzie raz się przydarzą, ale drugi raz się też przydarzyło, bo po prostu też z tamtej strony wracałem i tutaj leżał sobie ten złożony golem, widać. Rozłożony czy tam, no wiadomo o co chodzi, po prostu leży, nie? I tutaj w sumie, wtedy jeszcze przyszedłem na samym początku, kurde. Bez tego wyrwania serc i dopiero później się wyuczyłem, jak do kolejnej kopalni poszedłem. I go zostawiłem, więc teraz będę mógł po prostu sobie go zniszczyć. Tylko że no niestety nie mamy żadnego obucha silniejszego. I będzie trzeba po prostu sobie go, no tą naszą zwykłą bronią z obrażeniami ciętymi zniszczyć, no bo za bardzo nie mamy innych możliwości niestety. Można niby było coś tam pokombinować czarami, ale myślę, że mieczem będzie najszybciej. Bo ma tylko no 160 HP. Widzę, że tutaj zaczekajcie, chcę, żeby się, o, złożył, żeby ta walka normalnie wyglądała. Bo się coś tam po prostu zepsuło. I tak to wygląda. Po 5 HP po prostu mu zabieramy, nawet z tego mocnego hita, no bo wiadomo, ma obronę cholerną. I obrażeniami ciętymi, no, taki minimum mu tylko zadajemy. No właśnie. Także to szybko dość, nawet tym mieczem, nie? Wygląda, ale jak uderzy, no to to uderzy. Możemy w sumie tymi bocznymi też ciosami niby próbować.
Tylko, że to jest też tak, że on kurde jak się cofa, no to my ciosu... Ten nasz cios jakby nie trafia, nie? Zobaczcie, właśnie teraz na przykład on dopiero jak się troszeczkę osłoni, chociaż no w sumie czasami... No wiadomo jak to działa. No i szybko to dość... wygląda przy takiej ilości HP, co on ma 160, no to tam... Nie jest źle, nie? I tak tu niby będę wracał po to, żeby te złoża tutaj wydobyć, ale no... Ale no... Będę miał tak to tutaj wyczyszczone już wszystko, nie? Także na spokojnie sobie to zrobię. No i mamy sól kamienną. I możemy ją rozdrobnić na warsztacie, ale... Mamy serduszka. Które... Może się kiedyś gdzieś tam do czegoś przydadzą. Po coś one myślę, że są na pewno. Także mówię, dobrze jest po prostu mieć tą umiejętność i tyle, nie? I tutaj mamy jeszcze jednego solnego golema. No jak już trafi, to trochę lipa, chociaż dobra, drugi raz mnie nie zdążył trafić. Trzeba go najlepiej do ściany niby. Wtedy on za bardzo tego ciosu tak... nie wyprowadzi, w sensie no nas tak nie trafi łatwo jak przedtem. Ale musimy tak, no nie do końca niby spamować tym ciosem, no bo sami widzimy, że on jak się cofa, no to nie dostaje czasami tych hitów, nie? Bez komentarza. No ostatnie hity zostały. Ale trudno, dobra. No tak czasami po prostu bywa. Bo wybije się z tego toku tej walki i... O, znowu. No i mnie trafi. I to dwa razy w sumie, dobra. Najlepiej jest po prostu zrobić to tak, żeby mnie nie trafił. O to chodzi, nie? Żeby nie stracić jego HP. Trzeba będzie pomyśleć nad tym, żeby jakiś obuch nosić przy sobie trochę lepszy. Bo obok to wiadomo, że jednak siły będzie wymagał. Ale siły tam, no mamy jakąś tam ilość, nie? Mniej teraz niż zręczności. O ty frajerze. Dobra, zaczekajcie, zaraz dokończę. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Znowu pod koniec. Niepotrzebnie się cofnąłem. Bo mnie trafił. Byłem odsłonięty. Teraz to w ogóle nie mogę. Nie mogę utrzymać tego toku takiego idealnego, który właśnie... O, dość jak teraz, nie? Który nie daje nam, to znaczy mu nie daje nam strafić. Na spokojnie, już końcówa. Wiem, że no nie wchodzą te hity, to tak jak mówiłem, że jak on się cofa, tylko po prostu obawiam się, że w końcu nie trafi i wolę trochę bardziej przyspomować tych ciosów. Udało się. Elegancko. No nie wygląda to ekspercko. Nie wyglądała ta walka tak idealnie, ale najważniejsze, że go pokonaliśmy. No i tak to wygląda, że no po 5 hitów, to znaczy po 5 HP mu zabieramy, no bo nie przybijamy tego pancerza, tej ochrony. Nie mamy czym, co nie? Także no tutaj obuch by chyba, myślę, że dobrze zadziałał. I tą kopalnię, no, można już w sumie zaliczyć. Kopalnię soli mamy to wyczyszczone. Także
teraz jeszcze została nam kopalnia ta druga, czyli z srebra. Ono jest bardziej od strony plaży, tej po lewej stronie. Ta w środku, można powiedzieć, to jest ta, która była tam w obozie, tym pierwszym najemników, także tam jest żelazo i ruda magiczna. Więc tamto mamy wyczyszczone, tylko po prostu no, na te złoża będę musiał sobie skoczyć, nie? Więc będę musiał sobie to zrobić tam poza odcinkiem. Powydobywam wszystkie złoża, żeby po prostu to było. Kilka sztuk tych bryłek, soli, rudy i tak dalej. Bruno chce, jako takie niby potwierdzenie, że zostały te jaskinie wyczyszczone przez nas. Więc to jest nic w sumie, bo tam tego dużo wydobędziemy, także... Znaczy, mam nadzieję, że dużo. Także spoko. No i też jest jeszcze sprawa taka, że kopaczy będzie trzeba załatwić do tej kopalni. Nie wiem skąd. Niby jeszcze całej mapy tak nie wyczyściłem, chociaż wątpię, żeby nagle jakiś tu obóz był takich kopaczy. Więc ciężko mi powiedzieć, gdzie ja ich znajdę, ale no może coś tam nam w końcu padnie w ręce. Także teleport do wioski rybackiej, starej wioski rybackiej, na plażę po prostu. Dostaliśmy wpis teraz dopiero w kopalni soli? Kopalnia soli jest oczyszczona ze stworów, no i tutaj jest napisane 5 bryłek soli. Także wiadoma sprawa. I tutaj jest akcja taka. W sumie dość szybko na to wpadłem. Tylko dojdźmy sobie do tej kopalni. Tutaj jest akcja taka właśnie, że ta kopalnia srebra jest zawalona. I nie wejdziemy sobie tak dość normalnie. Tylko musimy właśnie w inny sposób tam dotrzeć. Ponieważ no wejście całe jest zawalone i tyle. Nic nie zrobimy. Bo już wam właśnie pokażę, w jaki sposób właśnie udało mi się tam wejść. Uda mi się tam wejść. W sumie szybko sobie to ogarnąłem. Bo tutaj zaraz powinno gdzieś być te wejście. Chcę wam je najpierw pokazać. To też jest nawet w zadaniu napisane. Bruno też mówił o tym, że wejście jest zawalone i z zewnątrz nie wejdziemy, tylko trzeba będzie inaczej jakoś. Tu mamy te wejście, nie? Jest za ścianą jakby interakcja. Także od wewnątrz będzie można tą skałę, można powiedzieć, wywalić, nie? I teraz, żeby wejść, no to sobie skoczyłem na górę. I tu było takie, o, dokładnie, tu jest dziura. Będzie tu trzeba zeskoczyć, znaczy nie do końca. Użyłem krwiopijce, to znaczy przemiany. I w taki sposób się tam dostałem na sam dół i byłem w kopalni. Tylko trzeba manę jeszcze sobie odnowić. Może jest jeszcze jakiś tam sposób, chociaż wątpię. W sumie tutaj no krwiopijcą to nam się nic nie dzieje, co nie? I jesteśmy na samym dole. Także teraz droga wygląda tak, że po prostu będziemy musieli dotrzeć sobie od samego dołu na samą górę i rozłupać sobie tamtą skałę, żeby mieć wejście. I tutaj mamy zombiaki już. Też jest fajne, bo dużo expa nawet dostajemy z nich. Nie są jakieś tam twarde, chociaż znaczy no mają trochę HP, ale łatwo jest dość je zabić, no jak są w sumie pojedynczo. Bo możemy, o właśnie, teraz na przykład przyspamować i nic nam dosłownie nie zrobi. Wiadomo, że tam czasami jakieś potknięcie może być, ale po 200 expa to daje, nie? Także no tego expa nam się nazbiera i można powiedzieć, że ten level myślę, że wpadnie. Chociaż wiecie co?
jak miałem to nagranie, jak robiłem to, co robiłem, co robię teraz, czyli czyszczę te kopalnie i tak dalej, stanąłem na 99% w levelu. I tam 15 punktów mi w ogóle zabrakło na to, żeby wbić 19 poziom, także zobaczymy, jak to teraz będzie. Chociaż nie wiem, czy poprzednio też więcej w lesie też tam nie, na jakimś nie byłem i trochę plaży czyściłem. Dobra, ten mnie trochę zaskoczył. Nie słyszałem go. Ale dobrze by było wbić sobie level, tylko że teraz, nie wiem, będę musiał się zastanowić, na co te punkty dalej przeznaczyć. Czy siłę, czy z rękę, czy może jedną rękę? Ja pierdzielę. Czy może jednak jeszcze coś innego? Zobaczymy. No najpierw tych punktów musimy sobie zdobyć, nie? Troszkę nauki, bo no jest nam potrzebne to. Fajnie by było mieć tą jedną rękę też, żeby częściej te hity lepsze wchodziły. No ale fajnie by było też mieć z ręki więcej i siły więcej, nie? Dobra, tu chyba jest wyczyszczone. No dużo jest tych złóż, także no będę musiał sobie to zrobić, nie? Prosta sprawa. I tu mnie zaskoczył też. Golem, który gdzieś tu powinien być. No ja na górę, a ty na dół? No co ty? I on, prawdopodobnie ten golem jest chyba troszeczkę twardszy niż ten solid, bo coś mi się kojarzy, że on po prostu miał więcej HP. Twardy, no to wiadomo, że jest, ale chodzi o tą ilość HP. Nie pamiętam do końca kiedy, dobra, wyżej wychodzi na to, że był. Nie pamiętam do końca kiedy właśnie on nam się tutaj pojawiał. Tu zaczekamy. Aż on zeskoczy. O, elegancko. To mi chodziło. Bo jakbym wchodził po tej drabinie, to zaraz by mnie zaczął pewnie atakować, bym stracił HP. A tak to sam przyszedł do nas. Na szczęście na dół nie spadł. Nie musiałem schodzić. Dobra. Tu jest kolejny. A nie, dobra. To jest po prostu tak. Ten golem był dalej, tylko ja tutaj biegłem z nim. W sensie uciekałem przed nim trochę. On mnie gonił. Także tak to wyglądało, że tutaj kurde troszkę się z nim przyblokowałem wtedy, ale możemy sobie teraz no od razu w niego wlecieć, bo... Mamy te serduszko wyuczone. To możemy go zniszczyć. No ale mnie trafił i faktycznie ma więcej HP, dobrze kojarzyłem, dobrze pamiętałem. Po prostu nie da się trafić trzeba, nie? No i trafił. Zepsułem. Dobra, mamy już połowę. Kurde, znowu mnie prawie trafił. No to było bliskie. Zaraz, ja już to czuję, że zaraz się coś zepsuje. Znaczy się coś, ja zepsuję, zaraz mnie trafi. Ostatecznym ciosem. No bo jestem już na hita. 69999. Niezła okrąga, nie? Gole miasta. Dobra, on by mnie teraz trafił, tylko po prostu był za daleko. Ja pierdzielę. Mamy to. Trzeba się wyleczyć. Pełni życia nie chcę z pełni korzystać życia, więc wolę sobie... O! Na przykład. Zupek jakiś jeszcze skorzystać. Muszę nakupować mikstur. Mówię, ostatnio wtedy sobie to zrobiłem, tylko teraz zapomniałem. Czy zapomniałem? W sensie po prostu nie zrobiłem tego, nie kupiłem tych mikstur, więc...
będę musiał w mieście, jak będę teraz, to sobie je wykupić, bo tam jeden handlarz miał. Okej. Tu mamy. Kurde, on tu był no tak, było tych dwóch. Niby wpis już mamy, nie? Znalazłem wejście do kopalni, ale jak mogę je otworzyć? No tylko, że trzeba tam dojść do interakcji. Ale... On by nam tutaj przeszkadzał, niby właśnie mógłbym go tam odciągnąć czy coś, ale zniszczymy samego, żeby tu był już spokój. Bo i tak tutaj wokół są jakieś złoża też, także... Wiecie, o co chodzi. Tam mówię, tam trzeba dojść do interakcji i on w tym czasie by mnie tak to zdołał trafić, także... Tak, jeszcze expa dostaniemy za to, nie? No ty frajerze. Dobra, wiecie co? Może sobie tu zapiszę, bo jednak już z pół HP zjechałem prawie. No nie jestem ekspertem w walce z golemami, chociaż to nie jest to trudne przecież, nie? Tylko chodzi o to, żeby nie dać się trafić. Kurde, a tym bocznymi ciosami to tak na tym wojowniku w jedno ręce, aha. Na tym wojowniku w jedno ręce to takie zamulone jest trochę. Jakbyśmy mieli mistrza w jedno ręce, to te boczne ciosy są fajne. Szybsze o wiele przede wszystkim, nie? No bo można po prostu tak robić, to też w sumie dłużej zajmie. On jak biegnie do nas, to wtedy jak jest odsłonięty, można powiedzieć, to go zaatakować. Nie no, po prostu sobie radzę, to jest najważniejsze, nie? Ktoś tam szybciej go zniszczy, ktoś tam wolniej go zniszczy, ale najważniejsze, żeby go zniszczyć całkowicie i mieć tu spokój już. Dobra, 30 HP, końcówka. Dobra, 15 HP, 3 hity. No już tutaj kombinacje jakieś mi się włączyły na koniec, nie? Chciałem combo całe odpalić i jeszcze by mnie przez to prawie trafił. No i mamy tutaj właśnie odłamek skalny, który... właśnie w taki sposób odblokowuje nam te przejścia, także elegancko. I teraz co mi jedynie pozostało, no to właśnie wyczyścić sobie te kopalnie, w sensie no powydobywać wszystkie te rudy, srebra i tak dalej, bo trochę czasu mi to zajmie. I będzie zaliczone to wszystko, tylko teraz właśnie jeszcze będzie pytanie, skąd ja wezmę kopaczy. Bruno uważa, że mogę znaleźć kilku ludzi w Corinis, ale czy jeszcze kiedykolwiek odwiedzę tę wyspę? Jeśli nie, to trzeba będzie ich gdzieś poszukać. 9 jeszcze w ogóle kopaczy, to jest... ja nie wiem skąd. No niby, mówię, nie byliśmy jeszcze na całej wyspie, może faktycznie gdzieś ktoś jest. Bo uciekali ci kopacze z tych kopalni czy coś? I może faktycznie żyją gdzieś jeszcze? Nie wiem, będzie trzeba to sprawdzić, ale... tak to jeżeli chodzi o potwory, no to mamy to wyczyszczone. I będę musiał te złoża wszystkie przeszukać. Szkoda, że to trochę będzie trwało. No nic, na razie sobie to skończymy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.